To tyle wstępu. Pan Derkus. Chciałem się zapytać jeszcze o tych choreniach. Przepraszam, że będę w ostatnim książku. Strach, nienawiść, jakoś tak zawrócę, bo jutro to jutro, ale dzisiaj również, ponieważ uważam, że pan jest jedynym autorem, który tę trudną problematykę podejmuje, no bo w końcu władze schowały głowę w piasek, nie uznały tego za ludobójstwo, więc tam się, mówię nam, chociaż się z nimi nie utożsamia, jak gdyby mieszają pewne pojęcia. Musimy, nie wiem, traktować jak tę przeszłość. Ja zauważam, że tak powiem, że ten świat zaczyna się po prostu, nowa terminologia chyba wchodzi, w której w ogóle nowy słownik powinien być języka polskiego chyba stworzony na użytek oceny tego, tej przeszłości i innych zdarzeń. I chodzi mi o to, żeby podejmować ową straszliwą, że tak powiem, przeszłość i nią się żywić. Ale ja sobie wyobrażam te piękne sady wiśniowe, które gdzieś tam opisywano na terenach, na kresach, które opulały wsie. I raptem pojawia się coś, ja sądziłem, że przyroda ma prawo wpływać i wpływa na ludzi, że raptem okazuje się, że w tych sadach kryją się ludzie. Wystarczy odrobinę jakiejś zmiany, którzy rżną piłami w korytach drewnianych, krzyżują, przybijają do ścian gwoździ, rozpruwają kobietom brzuchy i wyciągają. No nie, już dalej nie chcę tej listy jak gdyby podawać. Ja zastanawiam się nad jednym. Skąd ta straszliwa w człowieku, kiedy otoczenie jest, dlatego jak się ma zachować Polak, bo jeżeli mówimy o tej rycerskości, to ja nie wiem, jak ja bym się zachował, gdybym tam był. Chyba też bym wziął, nigdy nikogo w życiu nie uderzyłem, ale chyba trzeba byłoby wziąć tą kosę na sztorc, osadzić i odpowiedzieć. No bo jakże inaczej? Ja nie bardzo rozumiem. Nie wiem, ja zadaję sobie to pytanie, jak ja bym się zachował w tej takiej trudnej sytuacji. I tu mi chodzi o to, że ten cały model w pewnym momencie, on zapewne będzie dopowiedziany, prawda? Takimi, bo ja chciałbym w tej rycerskości również swoje potomstwo jak gdyby ukształtować, ale nie mogę ich chronić przed historią, o której albo milczą, albo po prostu odsuwają na margines. Ja nie wiem, no, dlaczego nie uznano, nie nazwano po imieniu tego, że to jest ludobójstwo. Tego nie mogę powiedzieć. To co jest po prostu ludobójstwem? I teraz tak, jeżeli się zmieniają się terminologie. Ja przepraszam, po przeczytaniu książek przeczytała moja żona i powiem szczerze, że ma zakłócone sny, ale to dobrze, ona wróci po paru dniach, dobrze, że ją tak wstrząsnęły te książki, bo nie znała swoich wcześniejszych jeszcze, tych książek, ale przyznam, że dla mnie to jest, ja dziękuję za to, że to zostało ten świat pokazany. Że pokazano to, co tak skrzętnie ukrywano. I jeżeli ja dzisiaj czytam, że jest jakaś impreza, która mówi, przepraszam, że o akcji Wisła, która była taką straszliwą ponad zbrodnią, przepraszam bardzo, to mi się robi niedobrze. Wywieźć trzeba było Polaków z Wołynia na ziemię, powiedzmy, zachodnie, ale nie mordować, nie uruchamiać tej całej machiny, która... No, dobra, skrót. Piotr Kortor. Dziękuję, bardzo ważne pytanie. Ono się wpisuje trochę w ten tok mojego rozumowania, czyli kim my jesteśmy dzisiaj i czy my potrafimy odpowiadać sobie na podstawowe pytania, prawda? My Polacy, więc i nasz rząd, nasi przedstawiciele, nasza kultura, nasze media, nasze biblioteki, nasze domy kultury i tak dalej. Czy my potrafimy na te pytania, bo nie potrafimy odpowiadać. I to jest pytanie o to,
co nas kształtuje, prawda? Jaka idea nas dzisiaj kształtuje, że my sobie z tym problemem nie radzimy. A jest to bardzo ważny problem, bo jest to problem, którym pół Polski było zanurzone. Drugi Rzeczpospolitej, pół Polski było zanurzone w tym problemie. Dlaczego pół Polski? To jest długi wywód. Ja mówię, ja bym musiał, że tak powiem, cały wykład poświęcić w dużym skrócie z takimi symbolicznymi elementami tylko. Powiem w ten sposób, że przed wojną, przed drugą wojną, bo Rzeczpospolita, jak wiadomo, na Kresach, bo mówimy tutaj głównie o zbrodni, która została dokonana na Kresach, o ludobójstwie, które na Kresach wykonane przez Ukraińską Powstańczą Armię, Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, to trzeba by powiedzieć, że Kresy stanowiły o Rzeczypospolitej w ogóle, jako fenomen w dziejach, że właściwie Kresy nas ukształtowały, naszą właśnie mentalność, nasze obyczaje, nasz język, naszą kulturę, naszą literaturę, naszą sztukę. Od XIV wieku, bo mniej więcej Kresy przynależały do Polski historycznie, jako część państwowości, od XIV wieku do 1939 roku. I to rzeczywiście powstaje dużo pytań. Jak to się dzieje, że Rzeczpospolita, która była jedynym państwem w Europie, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, jedynym takim krajem, jedyną Rzeczpospolitą w Europie, która w łonie swoim wewnątrz siebie miała 30 nacji, 30 narodów w jednym państwie. Nie było drugiego takiego narodu w Europie, który byłby tak wewnętrznie skomplikowany. Jest interesujące. Ja mówię o drugiej Rzeczpospolitej, bo wcześniej to było inaczej jeszcze, prawda? Ale druga Rzeczpospolita miała 30 narodów, 20 religii. Jak sobie z tym problemem radzili Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Witos, inni? Jak sobie radzili z takim żywiołem, a jednak państwo funkcjonowało, przemysł się rozwijał, jakiś porządek był, jakaś gradacja wartości była, prawda? Tyle narodów. I to nie po 200 osób, tylko miliony. Na przykład Rusinów, których świadomość przebudowała się ukraińską świadomość. To jest taki proces, który trwał mniej więcej od połowy XIX wieku. A najsilniej się rozwinął po I wojnie światowej. Czyli mamy 5 milionów Rusinów, którzy przekształcają się, przeobrażają się w Ukraińców. Mamy 3,5 miliona Żydów przed wojną. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, że Żydów w Polsce przed wojną było znacznie więcej niż w całej Europie. W jednym kraju było 3,5 miliona Żydów, a w całej Europie w tym czasie było około 3 milionów Żydów. Co to znaczy? To znaczy, był to kraj, do którego Żydzi ściągali, bo był to kraj, w którym się Żydzi bardzo dobrze czuli. Mogę Państwu podać faktografię. Na studiach wyższych Żydzi stanowili 18%, mimo że w stosunku do całości stanowili tylko 10%. Ja zaraz się odpowiem na to pytanie, tylko jak gdyby szerszą panoramę nakreślam. Na Uniwersytecie Warszawskim było 24% Żydów, na Uniwersytecie Krakowskim 26% Żydów, na Uniwersytecie Wileńskim było 30% Żydów i na Uniwersytecie Lwowskim było 32% Żydów. Palestra, czyli mecenasi, stanowili 53% Żydów, czyli Palestra była w rękach żydowskich 53%. Handel 52%. Przemysł 42%. Media 40% i tak dalej. Dlaczego tak było? Dlatego, że Żydzi cenią bardzo ważną rzecz, jaką my Polacy mało cenimy. Wiedzę. Wiedzę. Dla Żydów wiedza jest podstawową kategorią, bez której ten naród się nie rozwija. Dlatego Żydzi mają bardzo wielu wykształconych ludzi.
A jak są wykształcenie, to zajmują stanowiska, zdobywają fortuny i tak dalej, ale to na marginesie, po prostu Rzeczpospolita dawała taką szansę, oni wykorzystali tę szansę. Ormianie organizowali się, mieli swoje środowiska, mieli swoje zarządy, swoją samorządność i tak dalej, i tak dalej. Ja to mówię po to, żeby pokazać, że to było normalne życie. Jak to się dzieje, że w pewnym momencie dochodzi do straszliwej zbrodni, która się staje ludobójstwem, prawda? W tym wielkim organizmie, gdzie tak wiele narodów żyje. Otóż tego się nie da zrozumieć bez spojrzenia na ówczesną Europę. Kim była tamta Europa? Co się działo z tamtą Europą? To się nie da wytłumaczyć w ten sposób, że między Polakami a Ukraińcami doszło do konfliktu ostrego z powodów, nie wiem, psychologicznych, międzyludzkich. To ten klucz do niczego nie prowadzi. Jest inny powód. Mianowicie żyjemy w epoce totalitaryzmu, prawda? Tutaj Mussolini lata 20. buduje faszyzm, Hitler w latach 30. buduje nazizm, Stalin buduje od 17. Nie sam Stalin, ale powiedzmy już później Stalin, wcześniej Lenin buduje komunizm. Żyjemy w świecie totalitarnym. I teraz narody, które żyją w państwie wielonarodowym, a powoli wyczuwają, że one powinny wyjść na jakąś swoją samodzielność, stworzyć swoją jakąś autonomię, zastanawiają się, jak to zrobić. I Ukraińcy w Polsce, ten lud ukraiński, ruski, który przekształca się w Ukraińcu, zastanawia się, co my mamy zrobić. I proszę Państwa, to nie jest tak, że w inteligencji ukraińskiej byli sami rzeźnicy. W inteligencji ukraińskiej było bardzo dużo mądrych ludzi. Był taki znakomity filozof ukraiński, Wacław Lipiński, o którym my niewiele wiemy. Wacław Lipiński, jeżeli chcecie, to sobie postudujcie go. Który również to był filozof, socjolog ukraiński, wykształcony człowiek. Autor kilku książek i autor ogromnej ilości, który zastanawiał się mniej więcej w latach 20., na przełomie lat 20. i 30., jak ten lud ukraiński, nie mówię o Radzieckiej Republice, bo tam wiadomo, to już było zniewolone państwo i to jak gdyby był dawny problem, jak ten lud ukraiński, który był na terenie Rzeczypospolitej, ma się zorganizować, żeby stworzyć swój byt narodowy. I on proponuje taką oto filozofię, ten Wacław Lipiński. Mówi do inteligencji ukraińskiej: kochani, zróbmy tak, że niech tak jak tutaj wszystko jest, niech tak pozostanie, niech ta ziemia będzie nadal wielonarodowa, tylko my starajmy się przy pomocy pokojowych jakichś rozwiązań, prawda, pokojowych rozwiązań, dogadywać się, ponieważ w tej chwili zbliżają się czasy prawdopodobnie wielkich przełomów, to my spróbujmy w tych czasach przełomu znaleźć dla siebie miejsce i znajdźmy taką formułę, taki model życia państwowego, żeby nadal to wszystko i tak jak jest istniało, tylko że to już będzie się nazywało wtedy ukraińską czy rusko-ukraińską ziemią. On taką proponował formułę, no ale na tę formułę druga część inteligencji ukraińskiej się nie godziła. A ta druga część inteligencji ukraińskiej to przede wszystkim Dmytro Adamczuk, który to jest taki filozof, zresztą bardzo wykształcony człowiek. To nie jest tak, że to jakiś, prawda, rębajo. To jest wykształcony człowiek, znający bardzo dobrze języki, filozofię, odwołujący się do Platona, do Sokratesa, do Arystotelesa, do i tak. Pot, który studiował. No tak. No to no wiesz, Stalin też studiował, Lenin też studiował. To jeszcze nic nie znaczy, prawda? Ale pokazuje, że żebyśmy nie myśleli, że ci, którzy wytworzyli pewną filozofię, to byli głupcy. Oni mieli teoretyczne podstawy. No i ten drugi model, ten Dmytro Adamczuk mówi, nie, my stwórzmy państwo, najkrócej mówiąc w tej książce Nacjonalist z 1926 roku, my stwórzmy państwo ukraińskie, które będzie tylko dla Ukraińców, krótko mówiąc. Więc zupełnie inna filozofia, prawda? Tamten mówi, proszę bardzo, zróbmy państwo ukraińskie, które będzie miało wszystkich, ale będzie się nazywać inaczej. A ten mówi, nie, my stwórzmy Ukrainę, ale tylko innych będziemy eliminować, krótko mówiąc. I jednym z takich elementów tego eliminowania będzie taki czynnik, który on wprost nazywa to na wielu stronach swojej książki nienawiść, przez nienawiść, prawda? Nienawiść, bo dał się nienawiść.
to nie jest to, co mówię, element jakiejś gry propagandowej czy próba uproszczenia zjawiska, to Państwo w tej książce macie, wystarczy przeczytać i to wszystko tam jest napisane. Czyli dlaczego to mówię? Dlatego, że on jest pod ogromnym wpływem Hitlera. On czyta Hitlera. On studiuje Hitlera, on tłumaczy Hitlera. Dąców tłumaczy Hitlera na język ukraiński. Jest zafascynowany Mussolini. Czyli jest zafascynowany tym modelem życia państwowego, który buduje no system totalitarny. I on uważa, że można zbudować nowe państwo tylko przy pomocy systemu totalitarnego, bo to jest epoka totalitaryzmu. I ja mu się nie dziwię, prawdę mówiąc, bo on widzi to w układzie europejskim. Te państwa są silne, które są totalitarne, czyli jest silny jest Mussolini, prawda, narzucił swoją wolę narodowi, silny jest Hitler, bo narzucił swoją wolę, Stalin narzucił swoją wolę, no to dlaczego my nie możemy narzucić swojej woli? To wynikało, prawda, z tej doktryny totalitaryzmu. Tę doktrynę totalitaryzmu nie podejmuje ten Lipiński, o którym mówię, bo on zmarł w 1933 roku. On się z nią nie zgadza z taką koncepcją, prawda? On mówi o innej koncepcji, ale podejmują inni intelektualiści ukraińscy, którzy mają własne pisma i w Polsce, i w Austrii, i w Czechach, i gdzieś tam, i dyskutują, zastanawiają się. No i wszyscy dochodzą do wniosku, że jednak będzie najlepiej stworzyć taki model totalitarny. No i wtedy się pojawiają czynniki polityczne, które to będą realizować. Czyli pojawia się Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w 1929 roku, która przyjmuje doktryny Dąsowa za fundament teoretyczny swojego państwa przyszłego. I oczywiście u podstaw tego fundamentu teoretycznego jest między innymi nienawiść jako jedna sił wiodący. Na dodatek w tym samym roku 1929 pojawia się taki dokument dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Dekalog, czyli 10 przekazań. I tam 8 przekazanie mówi, że przy pomocy nienawiści będziesz niszczył swojego przeciwnika. Czyli w doktrynie jak gdyby jest to słowo i ta idea. Czyli idąc od góry, od ideologii, od budowania ustroju, od budowania systemu, wchodzi się na te najniższe pokłady ludzkiej osobowości, czyli przy pomocy jakich mechanizmów psychologicznych będziemy to robić. No będziemy nienawidzić, a nienawidzić to znaczy co? No będziemy mordować, prawda? Będziemy mordować, będziemy zabijać. No i zaczyna się formowanie wtedy tego programu, który buduje Organizacja Ukraińskiego Nacjonalistów. Ja myślę, że to był duży błąd inteligencji ukraińskiej, która poszła tą drogą, bo gdyby zwyciężyła ta idea, o której mówiłem wcześniej, Lipińskiego i jego, to było duże środowisko, to nie był tylko Lipiński, to była duża grupa intelektualistów ukraińskich, którzy mówili, inaczej my będziemy tę rzeczywistość budować. I oczywiście teraz problem, którego ty dotknąłeś, a który jest najważniejszy. Dlaczego my tego nie nazywamy po imieniu, prawda, tej zbrodni, która się dokonała? Już nie będę mówić o samej zbrodni, bo mniej więcej się orientujemy, że zostało wymordowane według historyków 200 tysięcy Polaków na samym Wołyniu, 60 tysięcy, to historycy tam z pani Siemaszko, tam inni to wszystko opracowali. Dlaczego historiografia ukraińska sobie z tym nie radzi? Dlaczego nie radzi sobie z tym historiografia polska? Dlaczego? Dlatego, że jest fałszywie ustawiona, a to wynika między innymi z kształtu mentalnego, o którym mówiłem wcześniej, czyli tego takiego nie wiadomo kim jesteśmy, prawda? Nie wiadomo kim jestem, w związku z tym nie będę stawiać problemu wyraźnie i jasno. Jak nie jestem nikim, to nie będę jasno stawiać. Jesteśmy nikim, w związku z tym w znaczeniu takim, prawda, że nie mamy postawy wyraźnej. A jak nie mamy wyraźnej postawy, to nie będziemy wyraźnie formułować naszych postulatów. Ja uważam, że tak sensownie przez historię patrząc na dzieje ludzkości,
to my powinniśmy budować tak ten porządek międzynarodowy, że Polacy mieli wokół siebie samych przyjaciół, a więc i Ukraińców, i Białorusinów, i Niemców, i tak dalej. To trzeba budować, to jest rzeczą naturalną. No ale ani Ukraińcy tego nie robią, ale my tego nie robimy. To jest duży problem, bo nie nazywamy tego po imieniu. Polska historiografia tego nie nazywa, ukraińska tego nie nazywa po imieniu. Tam zresztą jest duży problem, bo tam w ogóle do szkół się wprowadza programy, które fałszują historię. Polska też wprowadza programy, które fałszują historię. My mamy duży problem z nazwaniem tej rzeczywistości. To nie jest tak, proszę Państwa, że po stronie polskiej czy ukraińskiej będzie się budować zręby niechęci czy nienawiści do drugiego narodu, bo to do niczego nie prowadzi. Nienawiść żadnej strony do niczego nie prowadzi. Skąd ona by pochodziła? Problem polega na tym, że nie znaleźliśmy sposobu, metody języka politycznego, który by mądrze tę sprawę rozwiązywał, ale także przez kulturę. Polska kultura nie znalazła w sobie tyle sił, które by próbowały to wszystko nazwać tak, jak to trzeba nazwać. Tak, jak ja to nazywam, prawda? Tak, jak ja to nazywam. Z jednej strony ja na przykład tłumaczę ukraińskich pisarzy na język polski, przetłumaczyłem bardzo wielu ukraińskich poetów, ale z drugiej strony pokazuję rzeczywistość prawdziwą. I to jedno drugiemu nie przeczy. Można jedno i drugie robić. No ale mamy taką sytuację, która wynika z tej nakreślonej przeze mnie przestrzeni mentalnej, że naród, który nie wie, kim jest, nie potrafi zbudować sensownego związku z innymi narodami. Bo skoro sam z siebie nie potrafi zbudować sensownego, to nie potrafi zbudować ani z Niemcami, ani z Polską, bo to jest wszystko iluzja. Nie oszukujmy się, związki nasze pozorne z Niemcami nie są takie głębie, one głęboko są zupełnie inne. Tak, tak to widzę. Proszę bardzo, może inny Państwo. Proszę bardzo. Nazywam się Jerzy Binkowski. Witam. Z zainteresowaniem słuchałem tych diagnoz Pana, przeżywałem wraz z Janem Leończukiem taką niewysłowioną bezradność wobec faktów wołyńskich. Jednocześnie w Pana twórczości mam takie poczucie, że Chmielicze i Barbarzyńcy u bram to są akurat te dwie książki najnowsze, które łączą to dzisiejsze spotkanie. W Chmielicach Pan zupełnie pokornie schodzi do roli kronikarza, roli zapisywacza relacji i one z tak przeróżnych aspektów wspominane tworzą rzeczywiście i interesujący, i wstrząsający zapis. Ale mnie samego bardziej wstrząsnęła książka Barbarzyńcy u bram, ponieważ jest Pan tam absolutnie okrutnym sędzią dla współczesności. Właściwie to zakpił Pan sobie w sposób taki niewyrafinowany, diagnozując elity, diagnozując środowisko polskie jako środowisko pijackie i meliniarskie, próbujące się jakoś odnaleźć z poczuciem jednak szalonej krzywdy, bo to kiedyś działacze wolnościowi, a elita tego meliniarskiego i szwindelskiego, kombinującego środowiska, to jest elita, która akurat w finale otrzymuje władzę w Pałacu Prezydenckim. W związku z tym, tak sobie myślę, Boże, jak temu Sorokowskiemu trudno się żyje. On właściwie to nie ma żadnych szans na człowieka z jakąś iskrą nadziei, że coś może się tu zmienić. Teraz na miejscu słyszę Pana fascynację ruchem narodowym. Mnie to też szokuje, że młodzież z nieprawdopodobną obcą już starszemu pokoleniu siłą deklaruje swoje korzenie i mówi, my chcemy wielkiej Polski, czyli tej Polski uniwersalnej, tej Polski szlacheckiej, szlachetnej, rycerskiej. Ja bym dodał do tego, i Pan w ogóle nie wspomina o tym, że równie energiczne, silne, nie tak
werbalnie istniejące środowisko to środowisko młodzieży katolickiej, że odszukiwanie rdzenia tożsamości Polaka w chrześcijaństwie jest czymś takim mnie podtrzymującym na duchu i mnie to ogromnie cieszy. Pan tego jakby nie zauważał. Wydawało mi się, że jestem w lepszej sytuacji niż pan, właśnie zauważając ruchy młodzieży katolickiej, takiej wspólnotowej, jest tam i rycerskość, i opiekuńczość, ale także i pewna pragmatyka działania. Młoda osoba mówi mi, a czy pan w ogóle wie, czy pan przeżył jakieś elementy wspólnotowe? I ja mówię, że przyznam się, że moja droga i twórcza, i zawodowa to droga samotnika. Ja nie bardzo wiem, co to jest wspólnota, ale zszokowała mnie ta osoba, że przede mną, może już nie doświadczę, ale oni są świadomi wartości wspólnotowych. Także podsumowując, chciałbym dodać do właśnie tego, co pan mówił, element chrześcijaństwa jako naprawdę rdzenia tożsamości polskiej. I przy okazji, nie jest tak, ale nie chciałbym pomniejszać czegokolwiek w pana twórczości i w pana stylu bycia, tak nieprawdopodobnie pięknie społecznikowskim. Pana książka Barbarzyńcy u bram nie jest jedyną książką, gdzie autor próbuje diagnozować współczesność. Ja myślę po prostu o książce Jana Polkowskiego, Ślady krwi. Idzie zupełnie innym tropem, bo bohatera wypuszcza do Kanady działacza solidarnościowego, a potem on wraca i szuka właściwie, kim on jest, dokładnie to, o czym przed chwileczką mówiliśmy, że generalnie to odnosimy wrażenie, że my nie wiemy, kim jesteśmy. A on po prostu, bohater, dochodzi do wniosku, że on sam, biologicznie, genetycznie jest mieszanką Niemki, rodziny gdzieś tam w którymś pokoleniu żydowskiej, rosyjskiej i polskiej. Także uzupełniam jeszcze ten trop współczesnych pisarzy o Jana Polkowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pan przyszedł na to spotkanie. Dziękuję za pana głos. My czasami tam sobie na Facebooku podajemy rękę. Ja, mówiąc tutaj o wierze, mówiłem o tym, że jednym ze składników mentalności jest wiara. I może dla pana to nie zabrzmiało, że to jest religia, ale to mniej więcej, prawda? Wiara nadaje nam sens w znaczeniu religijnym, wiara, nie wiara jakieś tam w tym znaczeniu. Ale może rzeczywiście należy podkreślać tożsamość religijną Polaków, bo ona rzeczywiście konstytuowała naszą świadomość i nasze naszą przynależność do cywilizacji, prawda? Do pewnej cywilizacji, która się nazywa cywilizacją łacińską, no, krótko mówiąc, także to jest ogromnie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o książkę Polkowskiego, ja ją czytałem i zgadzam się z panem do pewnej przestrzeni, którą ta książka wyraża. Ona wyraża przestrzeń bohatera. Podczas kiedy jednego bohatera w gruncie rzeczy, ona nie próbuje diagnozować jak gdyby tych społecznych warunkowań, które ja próbuję na szerszym tle patrzeć, to tylko ta różnica, że on idzie przez losy jednostki, ja przez losy wielości, ale to mniej więcej szukamy tego samego, tak, szukamy tego samego. Proszę. Pan Zdrowiec, przepraszam. Tutaj są takie terminy. Nazizm i faszyzm. Tak. To synonimy są, czy czymś one się różnią, te dwa terminy? To są różne terminy. To jest zupełnie różna filozofia państwa, różna filozofia badania, ale jeśli idzie o istotę, to one się sprowadzają do tego samego, ponieważ później system, który stworzył Hitler, nazwano faszyzmem w takim codziennym języku, prawda? Mówimy faszyści niemieccy. Najczęściej to się pojawia w pojęcie faszyzmu niemieckiego, dlatego że
że to pojęcie, które zostało stworzone na użytek Mussoliniego i przez jego, że tak powiem, ugrupowanie narzucone zostało światu. Przyjęte zostało, ponieważ wykonawcą jak gdyby tego wszystkiego był Hitler. Nie Mussolini, bo on był tylko towarzyszącym, jak gdyby, on nie miał tej siły, żeby dokonać w Europie wielkiego spustoszenia, chociaż przyczynił się w sposób znaczny. Ale to są dwa różne pojęcia. Geneza jest inna po prostu. Geneza jest inna, tak. Ale w języku codziennym, ja rozumiem, że pan jak gdyby chciał odwołać się do języka codziennego, to my bardzo często mylimy te pojęcia i używamy faszyzm na oznaczenie też nazizmu, tak. Proszę. Dzień dobry, Piotr Bielaski. Ja mam takie pytanie, bo dwa lata temu czytałem wywiad właśnie z profesor Siemaszko. No i ona w pewnym momencie takie zdanie powiedziała, że w sumie no, ci ukraińscy właśnie nacjonaliści, którzy dopuścili się tych barbarzyństw, no w dzisiejszej sytuacji odnieśli jakby zwycięstwo. I w sumie no dopięli swego, tak to było sformułowane. Co pan o tym sądzi? Ja mam inne zdanie. Myślę, że proces, który idzie przez Ukrainę, nie został jeszcze zakończony. To jest proces, który trwa. I to w tej chwili, co się dzieje na Ukrainie, to też jest próba zbudowania tożsamości, tylko oczywiście przy pomocy już innych narzędzi. Ona się buduje teraz niestety przy pomocy krwi i tak dalej. Ale Ukraina wcześniej czy później musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kim ona jest i jaką drogą idzie. Kim chce być wśród narodów świata, prawda? No, Ukraina z tymi wartościami, czy powiedzmy z tym systemem, który trudno nazwać wartościami w znaczeniu cywilizacji, do której my należymy, Ukraina z tym porządkiem, czy jak gdyby zespołem tych wartości, które próbuje nazwać wartościami, a które w moim przekonaniu są bardzo często nie wartościami, tylko jak gdyby antywartościami, ona nie znajdzie miejsca w Europie. To jest niemożliwe. Europa takiej Ukrainy nie zaakceptuje. To jest niemożliwe po prostu. Mimo, że pozornie w tej chwili wydaje się, że Europa staje po stronie Ukrainy, ale to jest tylko pozorne. Natomiast Ukraina, moim zdaniem, jako duże państwo w środku Europy, prawda, powinna dokonać przeanalizowania, kim ona jest sama sobą. Inteligencja ukraińska powinna sama sobą dokonać rozrachunku. Ja wczoraj bodajże czytałem wypowiedź jednego z politologów ukraińskich, ponieważ język ukraiński znam na tyle, że potrafię sobie z nim poradzić, a także słucham telewizji ukraińskiej. Ja lubię mieć kilka źródeł wiedzy, wie pan, trzeba znać, żeby mówić prawdę o jakimś zjawisku, to trzeba mieć kilka źródeł wiedzy. Ja na przykład, jak chcę coś wiedzieć w tej chwili, co aktualnie się dzieje w Ukrainie, to ja słucham telewizji 1+1 ukraińskiej telewizji, rosyjskiej telewizji, angielskiej telewizji, greckiej telewizji, polskiej, to ja dopiero na podstawie tych kilku obrazów mogę stworzyć sobie jakiś tam obraz tego, co się dzieje. Bo jeżeli będę słuchać jednej telewizji, to z całą pewnością będzie to propaganda. Z całą pewnością. No jeszcze takie prywatne pytanie. Czy na przykład pan często jeździ na Ukrainę? Jak się pan czuje? No bo w zasadzie no, pochodzi pan stamtąd. Młode swoje lata tam przeżył, prawda? Czy ja pochodzę z Kresów, więc tak. No tak, ale już gdzie, powiedzmy, dzisiejszej Ukrainy. Tak. To jest problem terminologicznie ogromnie ważny, dlatego że w debatach, ja dwa tygodnie temu brałem udział w takiej debacie w Warszawie poświęconej filmowi Ewy Stankiewicz. Ona wyprodukowała taki film, pojechała na Ukrainę ze swoją ekipą i wyprodukowała taki film, co ona tam zobaczyła. I była taka debata, w której brał udział Wilstein, pani Ewa, ja i tam jeszcze dwie osoby, już nie pamiętam. I tam również była seria absurdów pojęciowych. Ci warszawiacy nie mają pojęcia, o czym oni mówią. Oni są tak zagubieni w polityce, że dali sobie narzucić terminologię, która w ogóle jest absurdalna. Ja polecam państwu ten film z relacji z tej dyskusji. Na YouTubie znajdziecie to. Tam ja bardzo dokładnie mówię o tym, jak należy terminologicznie, rzeczowo oczywiście pewne pojęcia, pewne sprawy rozumieć.
Więc ja rzadko ostatnio byłem, ostatni raz byłem 10 lat temu na Ukrainie. I wtedy nawiązałem bardzo dużo przyjaznych stosunków z ukraińskimi pisarzami, które później tłumaczyły na język polski. Zresztą napisałem nawet wtedy, a jeszcze wcześniej byłem na Ukrainie przed, i Państwo nie uwierzycie, ale Ukraińcy też nie wierzyli, to wtedy było, kiedy pojawiła się Polska Solidarność. Ja byłem zaproszony przez takiego pisarza, między innymi Iwana Dracza, to była taka jedna z najlepszych ukraińskich postaci literatury. Tam były jeszcze takie Korotycz, Dracz, Kostenko, ta ciekawa grupa poetów ukraińskich. Ja później ich tłumaczyłem na język polski. I oni mnie pytali, bo to było, kiedy u nas wybuchła Solidarność, to poprzednia jeszcze moja wizyta. Ja mówiłem, chłopcy, poszliśmy do restauracji, piliśmy wódkę i gadaliśmy o polityce. Taka grupa, ja z Polski, tam coś pięciu poetów ukraińskich. To był chyba rok, już był po stanie wojennym. Ja mówiłem, chłopcy, wy się nie ulegajcie złudzeniu, że Solidarność się nie odrodzi. Bo jeżeli jakieś wielkie zjawisko powstało, to ono się odrodzi. Nie ma tak w historii, żeby się wielkie zjawiska nie odrodzały. One w jakiejś postaci się odrodzają. To nie mnie tam opowiada z głupstwa. Solidarność, ja mówię, nie tylko się Solidarność odrodzi, ale wy, Ukraina, niedługo będziecie wolnym państwem jeszcze. Ja mówię, to ty jesteś prowokujesz. Prowokator ty jesteś. Tak do mnie Iwan Dracz, bo ty jesteś prowokator. Przekonasz się, chłopie, że Ukraina będzie wolna. Ale on to napisz artykuł taki do literaturnej Ukrainy, że Ukraina będzie wolna w systemie komunistycznym. Niech Państwo sobie wyobrażą, że ja taki artykuł napisałem, wysłałem do literaturnej Ukrainy, to był 89 bodajże rok, i napisałem, życzę Ukrainie wolności i tak dalej, że będziecie wolni. To później się chłopcy pytali za głowę, mówili, no to byłeś jasnowidz. Było nie do przewidzenia przecież. Ale jeżeli się zna procesy historyczne, jeżeli się widzi pewne perspektywy wydarzenia, to można to przewidzieć. Bo to już system się łamał, to już było widać, prawda? Komunizm już był tak poobijany na wszystkie strony, że nie miał żadnych szans. Nawet gdyby ta Solidarność dwa lata później, czy gdyby nie było tego układu, to ja myślę, to byłoby dużo lepsze tego okrągłego stołego, to i tak byśmy powstał i prawdopodobnie na dużo zdrowszych zasadach to powstał system. Nowy system. Proszę bardzo, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jeżeli nie, to ja polecam Państwu, tutaj jest kilka moich książek. Na koniec chcę Państwu powiedzieć o takiej mojej przygodzie, która mnie bardzo zafascynowała niedawno. Ponieważ przygotowywałem opowiadania o różnych narodach, co się z nimi działo w czasie wojny, i poszedłem do takiego domu ormiańskiego, taką starą Ormiankę, 80-paroletnią. Ona mnie zaprosiła do domu, żeby opowiedzieć swoje dzieje, swoją historię. Ja przygotowuję tę książkę, bo to gdzieś tam dalej jakiś plan mam ją. I wchodzę do jej domu i proszę Państwa, ja zupełnie zwariowałem z tego widoku, który zobaczyłem. Zobaczyłem dom zawalony, prosta kobieta, od dołu do góry książkami, jeden pokój, drugi pokój, trzy pokoje miała, trzy pokoje wypełnione książkami. Mało tego, wszystkie ściany były obite obrazami z wątkami ormiańskimi. Mieszka w Polsce. Wątki ormiańskie, obyczajowe, religijne, jakieś tam, prawda, inne. Ja tak patrzę i mówię, proszę Pana, nie rozumiem, czy to jest biblioteka? Ona mówi, nie, to jest moje mieszkanie, proszę Pana. A te książki? A to ja Panu coś powiem. Ja bym powiedział następującą rzecz. No, proszę Pana, jestem bardzo biedną kobietą. Ja w życiu nic nie miałem, tylko tyle, co zarabiałem na życie. Ale ja mam bardzo dużo wnuków.
ciemnokory moi mają prawnuków, a ci prawnukowie będą mieli bardzo dużo praprawnuków, a ci praprawnukowie będą mieli bardzo dużo praprawnuków. Ja przez całe swoje życie gromadziłam wszystko, co jest związane z kulturą ormiańską. Te książki, proszę Pana, to mój dar ślubny, że tak powiem, dla moich praprawnuków, których nie znam. Ja zrozumiałem, co to znaczy, jak ona rozumie tożsamość, budowanie tożsamości. Tożsamość to nie jest to, że ludzie sami z siebie, trzeba ludziom pomagać w budowaniu tożsamości, trzeba im podrzucać książki, obrazy, muzykę itd., itd. Więc dlatego ja mówię, że jeżeli Państwo na przykład z jakichś powodów niekoniecznie musicie przeczytać moją książkę, ale dajcie mi jako prezent pod choinkę, niech oni to przekażą później swoim wnukom i niech ta tożsamość się w ten sposób buduje. Dziękuję bardzo za przybycie, dziękuję.